Szanowni Państwo, serdecznie Was zapraszam do odwiedzenia powiatu munieckiego. Zapraszam do zapoznania się z ofertą, jaką ma 7 naszych gmin, do poznania walorów turystycznych, krajoznawczych i kulturowych naszego regionu. Serdecznie zapraszam. Powiat moniecki leży w centralnej części województwa podlaskiego, wśród bardzo cennych przyrodniczo i ekologicznie obszarów. Od zachodu znaczne połacie powiatu obejmuje Biebrzański Park Narodowy. Część wschodnia wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Krańce południowe stanowią natomiast fragment obszaru chronionego krajobrazu Dolina Narwi i stykają się z otuliną Narwieńskiego Parku Narodowego. Teren powiatu zachwyca oryginalną formą i niepowtarzalną strukturą. Przyciąga nie tylko biologów i badaczy, ale również turystów chcących nacieszyć oko żyjącym na wolności bobrem, łosiem, wilkiem czy batalionem. W skład powiatu monieckiego wchodzi 7 gmin: Goniąc, Knyszyn, Mońki, Jasionówka, Jaświły, Krypno, Trzcianny. Gmina Jaświły położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w powiecie monieckim. Sąsiaduje z gminami Mońki, Jasionówka, Korycin, Suchowola, Sztabin i Goniąc. Zajmuje ona obszar 175,4 km2 i liczy ponad 5 tysięcy mieszkańców. Wschodnią granicę stanowi rzeka Brzozówka, jeden z największych dopływów Biebrzy. Przez południowo-wschodnią część gminy przepływa rzeka Nereśl, która toczy swe wody przez jezioro Zygmunta Augusta aż do Narwi. Północną część gminy zajmuje Dolina Biebrzy wraz z jej rozległymi obszarami bagiennymi. Obecnie na tych terenach istnieje Biebrzański Park Narodowy, którego nadrzędnym celem jest ochrona największego i najbardziej naturalnego kompleksu torfowisk w Europie Środkowej. Jesteśmy na obrzeżach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ten most, który tutaj mamy w tle, to jest brama na biebrzańskie bagna. Czy zwrócimy się w prawo, czy w lewo, czy pójdziemy przed siebie, to wszędzie mamy najdziksze miejsca, można powiedzieć, w Polsce. To tutaj już ponad 100 lat temu utworzono pierwsze rezerwaty grzędy, Czerwone Bagno. Park Narodowy ma dopiero 22 lata, ale potrzeba ochrony tych terenów została zauważona znacznie, ale to znacznie wcześniej. Są to tereny unikatowe w Europie. Największe torfowiska w Europie Środkowo-Wschodniej z różnym ptactwem, z różnymi zwierzętami unikalnymi, na przykład wodniczka, batalion i tak dalej. Jedną z najstarszych miejscowości w gminie jest Dolistowo Stare, dawniej zwane Targowiskiem. Według kronik historycznych było to miejsce ścięcia przez pogan chrześcijańskiego misjonarza, świętego Brunona z Kwerfurtu, przyszłego tu, by nawracać tutejsze plemiona Jaćwingów, Prusów i Bałtów. Jaświły to gmina typowo rolnicza, charakteryzująca się w największym stopniu produkcją mleka. Około 80% powierzchni gminy zajmują grunty rolne. Na przestrzeni ćwierćwiecza w gminie zaszły duże zmiany w sferze kultury. Główne siedziby GOKU i Biblioteki Publicznej w 2004 roku zostały przeniesione do odrębnego, wyremontowanego budynku. Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach kształtuje potrzeby kulturalne naszego środowiska. Koncentruje swą działalność na aktywizacji środowiska poprzez różnego rodzaju imprezy cykliczne, konkursy i festyny o zasięgu regionalnym. Na terenie gminy znajdują się dwie szkoły: w Jaświłach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum i Dolistowie Starym Szkoła Podstawowa oraz trzy kluby przedszkolaka: w Jaświłach, Mikicinie i Dolistowie Starym. Gimnazjum imienia Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa imienia Konstytucji 3 Maja wchodzą w skład zespołu szkół w Jaświłach. 30 października 2001 roku obchodzono uroczystość nadania imienia i sztandaru. Naukę w szkole kontynuują absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy Jaświły oraz gmin sąsiadujących. W 2002 roku gimnazjum przystąpiło do akcji Szkoła z klasą. Dzięki odpowiedniej realizacji zadań szkoła została nagrodzona certyfikatem i tytułem Szkoły z klasą. Szkoły, która ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć, pomaga znaleźć wiarę w samego siebie oraz przygotowuje do przyszłego życia. Przez gminę Jaświły wjedzie kilka najbardziej atrakcyjnych turystycznych szlaków biebrzańskich. Trakt przez biebrzańską Amazonię o długości 180 km, szlak rowerowy o długości 65 km z Suchowoli do Twierdzy Osowiec wiedzie od Puszczy Knyszyńskiej do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Szlaki kajakowe, Dolistowo Goniąc o długości 16 km, szlak wodny rzeką Biebrzą Dolistowa Augustów o długości 146 km. Warto zobaczyć. Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dolistowie Starym,
Jest to najstarszy kościół na terenie gminy Jaświły. Pewne jest, że kościół w Dolistowie istniał w 1501 roku. W głównym ołtarzu świątyni, dużą czcią wiernych od niepamiętnych czasów, otoczony jest krucyfiks pochodzący z XVIII wieku. Pod krzyżem znajduje się XVIII-wieczny obraz Matki Bożej Pocieszenia. Z tego okresu pochodzi też barokowy obraz Matki Bożej Różańcowej, znajdujący się w bocznym ołtarzu. Obok kościoła usytuowano w 1803 roku kamienną dzwonnicę. Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Brzozowej. Fundatorem w 1585 roku był Jan Zamojski, hetman wielki koronny i kanclerz koronny, starosta knyszyński. Kościół jest jednospadowym, bezwieżowym budynkiem z kamienia polnego, pokrytym dwuspadowym dachem poszytym dachówką. Kościół pod wezwaniem Matki Odkupiciela w Bobrówce. Wybudowany w latach 90. z inicjatywy biskupa Sławoja Leszka Głudzia. W marmurowym ołtarzu głównym umieszczono obraz Matka Odkupiciela, pędzla włoskiej artystki Pauli Latanzi. Wizerunek był inspirowany jubileuszowym rokiem Odkupiciela 1982-1983. Obraz jest otoczony pozłacaną ceramiką porcelanową i nawiązuje do wystroju Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kaplica Najświętszej Marii Panny na Bocianku. Kaplica znajduje się przy drodze Dolistowo-Goniąc. Zbudowana została zaraz po wojnie w 1947 roku przez księdza proboszcza Bachurzewskiego. Izba Pamięci Melanii Burzyńskiej. Melania Burzyńska, poetka z Jaświł, pisarstwo dzieliła z aktywną pracą społeczną i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Dorobek pisarski Melanii Burzyńskiej został umieszczony w wielu antologiach. Na łamach prasy publikowane były wiersze, gawędy, opowiadania, utwory satyryczne. Jej pieśni wykonywali tak znakomici artyści jak Czesław Niemen czy Stefania Kozłowska. Za działalność literacką i społeczną otrzymała wiele nagród i odznaczeń, m.in. ministra kultury i sztuki, Krzyż Orderu Odrodzenia Polski. W pierwszą rocznicę śmierci w 2004 roku powstała w jednym z pomieszczeń Biblioteki Publicznej jej Izba Pamięci. Izba Regionalna Dom Pradziadków. Mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Zgromadzono tu dawne narzędzia i przedmioty codziennego użytku, ozdoby, tkaniny, szczególnie związane z obróbką lnu. Izba służy utrwaleniu historii i tradycji regionu. Serdecznie zapraszamy do bliższego poznania naszej gminy.